Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Devil May Cry 5 u mnie na kanale. Przed nami misja druga, Clifford. Ostatnio rozpoczęliśmy przygodę, straciliśmy rękę, zyskaliśmy rękę, poznaliśmy Nico, poznaliśmy Niro, Morrisona, a raczej czarną wersję Morrisona. I tak, startujemy misję drugą, rozpoczynamy przygodę. Przypominam ponownie, będę nagrał jedna misja, jeden odcinek, przez co odcinka miał różną długość, ponieważ niektóre misje w tej grze trwają po 40 minut na przykład, jeśli przechodzę się normalnym tempem oczywiście, a inne to na przykład tylko i wyłącznie walka z bossem, tak więc odcinki mogą zmieniać się, może mieć, nie wiem, odcinek może mieć 15 minut, może mieć godzinę, aczkolwiek myślę, że ten podział na misję jest fajny, podrobienie zagrajemy właśnie. Rozpoczynajmy, zabieramy naszą rączkę Megamana i możemy ruszać. Ciekawostka na mój temat, nigdy nie grałem w Megamana, w żadnego, absolutnie, nigdy. Nigdy nie czułem chęci grania w tą grę. Aczkolwiek oczywiście znam, nie wiem, Mega Mana jako postać. Wybrałem... Tak! Wybrałem Mega Bustera, ponieważ zmienia on animację Niro. I podczas... tak, jeśli startujemy misję, spełni się on niczym Mega Man. Możemy chodzić i strzelać. Zmienia on animację skoku Niro na animację z Mega Mana. A także, zamiast uników mamy ślizg Mega Mana. Tak więc tak, to są to jest dosyć fajne. Ogólnie tak, Mega Buster. Co robi Mega Buster? A i generalnie tak Niro niczym Mega Man biega z wyciągniętą ręką przez cały czas. Mega Buster ładuje się. Nawet kiedy go nie używamy, przez co jego pierwszy strzał jest dużo mocniejszy. I to jak wiecie, kolejne zajebiste szczegóły. Mamy na przykład dziewczynkę. Zwłoki dziewczynki trzymające balonik. Jeśli wejdziemy w te zwłoki, zwłoki rozkruszą się, a balonik pofrunie. Tak więc, tak, chore szczegóły, ta gra ma chore szczegóły i to jest imponujące, ponieważ to jest tylko slasher, to wiecie, jakby te szczegóły, to historia tej gry jest zajebista, klimat tej gry jest cudowny, ale czy te wszystkie szczegóły są wymagane przez tą grę? Niekoniecznie, a jednak Capcom jakby dopiął tą grę na ostatni guzik. Absolutnie ostatni guzik. Nie ma tutaj złego szczegółu. Możemy przebijać balony. One widzicie, rozchodzą się, kiedy się przebiegamy i tak dalej. Popają, kiedy je niszczymy. That's awesome. A tak, jeśli zginiemy, to również mamy animację śmierci Megamana podczas używania Buster Arma. W sensie to jest Buster Cannon w sumie. Albo Mega Buster? Nie jestem pewien. Tak, tak, tak. Najlepsza muza ever. Dobra, czas wysadzić tą rękę. I przed nami Gerbera. Gerbera jest bardzo unikatową ręką, pozwala na atakowanie, na skakanie w powietrzu, na blokowanie i również ma szczegóły. Bang, bang, bang. Widzicie? W tej grze nie ma źle wyglądającej klatki animacji. Patrzcie na to, randomowe ujęcie bez żadnego timingu. Kliknąłem photo mode i wszystko wygląda perfekcyjnie. A Gerbera wygląda w ten sposób. Ma coś na zasadzie, nie wiem, mega głośnika w sobie, który, nie wiem, robi falę uderzeniową. To jest... uwielbiam to. Demony, cudownie. Perfekcja, powiadam wam, perfekcja. Nawet mi się podoba to, że orby teraz nie lewitują w powietrzu, tylko dosłownie, wiecie, krew demonów krystalizuje się i ląduje na ziemi.
i musimy ją podnieść, bo wiecie, nie wiem, nie lewituje już bez żadnego wyjaśnienia. To są dobre ujęcia. Kocham je. O, mamy drugą Gerberę. To jest Gerbera z DLC i jakby głównie różni się tym, że zamiast walić do przodu podczas kliknięcia kółka robimy coś takiego, a będąc w powietrzu spadamy na dół. Możemy użyć Niro jako swoistego, nie wiem, pocisku, jako kuli burzącej. Teraz dojdziemy tutaj i powinny zespełnić się demony, o jeśli nie mylę. Albo i nie. A, czyli tak, normalnie dalej możemy skakać. I tak, Gerbera ma dwa ataki specjalne. Jeden w powietrzu, jeden na ziemi. Ten na ziemi nie jest super przydatny. Basically Niro stoi w miejscu bardzo długo i odpala Kamehame z Dragon Balla. Tak więc i w tym momencie wiecie, jakby bardzo łatwo demon może obejść Niro i spuścić mu łomot. Nie polecam, aczkolwiek ta w powietrzu wystrzeliwuje siatkę laserów, która odbija się od otoczenia. O! O, dobra! Okej, coś się stało, coś poszło nie tak, widzieliście? O, dobrze, w końcu demon powstał. Odbija się od otoczenia. I rani prog oczywiście. Ogólnie jeśli ktoś mógłby mi napisać, jaka jest jeszcze większa różnica poza tymi animacjami w Gerberze z DLC, aniżeli zwykłą, to będę wdzięczny, ponieważ używałem tych rąk sporo i nie byłem w stanie wyczuć różnicy zbytnio. Ja prawdopodobnie zdetonuję tę tą rękę, ponieważ okej, ja by... Myślę, ta Gerbera jest spoko, aczkolwiek preferuję zwykłą. A co robią demony wszędzie w tym uniwersum? O, proszę bardzo. Perfekcyjnie. Ej, łapcie. No, i tak wygląda właśnie specjalny atak Gerbery. Specjalny. On jakby nie różni się zbytnio od zwykłej Gerbery. Zmienia się tylko kolor laserów. Dajmy co. Dobra. Podoba mi się to, że na przykład teraz po wyciągnięciu broni postacie biegną przez chwilę z właśnie, no, wyciągniętą bronią. Wiecie, w poprzednich częściach miecze teleportowały się im na plecy w momencie... ruchu. Ogólnie jakby gra daje dosyć dużo tych rąk po drodze, więc nie trzeba się bawić w oszczędzanie ich. O proszę, była zanada. Jest bezużyteczna, ale wygląda bekowo, tak więc doceniam to. Oż, dobra, nieważne, dobra, jest okej. A, tak, demony mogą zdusić nasze ręce, jakby co. Jeśli leżą gdzieś na ziemi, tak byśmy my mogli podnieść. Piękne. To demony mogą je rozdeptać. I tak, nasi starzy znajomi z Devil May Cry 3, kosiarze. Teraz znażemy się inaczej, ale no tak, to piekielna Keina. Hello there. Och! Moja ręka! Come on.
Oh yeah! Niewidzialna gitara, która faktycznie jest gitarą! Bitch, please. Dobra, i tutaj wiem, że mamy de facto mały sekrecik. Mianowicie tak, nie wiem czy uda mi się go osiągnąć, ponieważ tak jak mówię, jakby nierozwinięty Niro to nie mój Niro. Tak, mam tutaj jedną, no właśnie, ukrytego orba. Oj. I wiem, że są jeszcze ukryte orby na tej bramie, aczkolwiek nie jestem pewien czy bez... nie. O, szlak by cię... O, dobra, spróbuję jeszcze raz, jeśli mi się nie uda, to nie będę tracił czasu. Mając odpowiedni ruch, ewentualnie podwójny skok po prostu. O, może w sumie dociągnę się tam jakby... O, o! A, widzicie? Trzeba wykorzystać wszystkie narzędzia i wtedy zyskuje się nagrody. Sweet, sweet secrets. Opsa. Tak, to jest by the way misja z wersji demonstracyjnej, z dema, które nagrałem jakiś tam czas temu. Jeśli będę pamiętał, to usunę to demo, chyba że już to zrobiłem, nie jestem pewien. Ponieważ, no cóż, w tym momencie ono traci sens. I tak, basically, ta strefa była niedostępna w demie. Jak tylko przechodziliśmy przez bramę, gra teleportowała Niro do kolejnej sekcji. Zamiast pozwolić nam grać normalnie. Co tam przydale? O! Toż to... Wracaj tu. Niekoniecznie chciałbym wysadzać tą rękę. Ogólnie tak, to jest... odniosę się do czegoś, co mówiłem w demie. Coś, co mi się nie podobało, kiedy zaczynałem grać w tą grę i... Żeby nie było, dalej nie jestem co do tej decyzji przekonany. Jakby przywykłem do tego i stała się ona dla mnie częścią gameplayu, oczywiście. Aczkolwiek twierdzę, że jest to utrudnianie gry na siłę. Mianowicie... Wyobrażałem sobie przed premierą tej gry, że jakby będzie można zamieniać dealbreakery w locie, wiecie, w sensie Niro dosłownie nosi je przy pasku. Teraz ich akurat nie widać, bo płaszcz Niro... O, widzicie? Przez chwilę było widać... Pokażę wam w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. O, widzicie? Mamy tutaj, mamy Gerberę i mamy Uwerturę, proszę, przy pasku Niro. Ten z Niro mógłby je teoretycznie zmieniać w locie, ale nie robi tego, tak, więc... Wiecie, musimy detonować i potem szukać, a widzę duży potencjał pod nowe kombosy, etc. Jeśli używalibyśmy wszystkich naraz, jeśli moglibyśmy je zamieniać w locie i tak dalej. Szkoda, że się na to nie zdecydowano. Szkoda, szkoda. Tak, mamy tutaj V, który walczy sobie w tle i to jest, to może być inny gracz. Ja mam to wyłączone ponownie, aczkolwiek to może być inny gracz. Jak grać tam jako V? Jest to jedna z sekretnych misji. Pokażcie te sekretne misje, które dają wam... mój Boże, orby. Podoba mi się na przykład to, że... Menusy mam na przykład daje ten sam dźwięk, który miały w DMC 4. To jest fajne. Dźwięk podnoszenia orbów jest ten sam, co właśnie w DMC 4 i chyba DMC 3, nie jestem pewien. Ach, i mamy takie dziwne zagadki. Mamy te dziwne narośle na drzwiach, które czasami blokują nam drogę. Aczkolwiek, gdzie jest narośl, jest i pasożyt pożerający narośl. To są szczegóły, których nie chciałem widzieć. Młode Nidhoga. Potem poznamy samego Nidhoga. Super przyjemny gościu. Ale no tak. Możemy użyć tego pasożyta na tym i on zeżre sobie ten, to przejść, tą narośl. I tak, ta narośl jest obleśna. Wszystko jest z tym obleśne. Ale to dobrze. A tak, w ogóle w temacie obleśności. DMC 5 działa na silniku Resident Evil Remake 2. Tak jakby co. Dlatego niektóre asety są tutaj używane z tamtej gry. Ogólnie grafika wygląda podobnie. Wolę Gerberę, czy wolę to? Tak, niektóre asety wyglądają podobnie, modele postaci wyglądają podobnie, oświetlenie jest podobne i generalnie taka malutka rzecz, może ktoś o tym nie wiedzieć i może komuś uprzyjemnie doświadczenie, ponieważ ja początkowo miałem nieco źle ustawione wszystko. Ale tak, mamy tryb wykrywania
jakby ktoś się zgubił. Gra nie ma zbyt dużo rozstajów, żeby tego używać, ale no, wiecie, jest, okej. Tak, jeśli gracie na PlayStation 4, na PlayStation 4 Pro i macie telewizor HDR, polecam wyłączyć, nie włączyć, wyłączyć HDR w konsoli. Ponieważ ten silnik graficzny, zarówno w Rezydencie 2, jak i właśnie w DMC 5, wygląda dziwnie z włączonym HDR. Wszystko jest bardzo wyszarzałe, wszystko jest bardzo jakby niekolorowe. Nie, błazen nady nie chcę, podziękuję. Tak więc, jeśli macie HDR, zróbcie sobie przysługę i wyłączcie je. Ja w pewnym momencie coś tam grzebałem w ustawieniach telewizora i zapomniałem włączyć to przed graniem w tą grę. I w tym momencie odkryłem, jaka ta gra może być cudowna, jaka jest głębia kolorów w tej grze, bo z wyłączonym HDR wszystko było wyszarzałe. Mimo tego, że nie powiem, że wszystkie, ale dużo gier bardzo dobrze ogarnia HDR. Jak ma wyglądać ładniej, to wygląda ładniej, a nie, wiecie, nie gorzej. Aczkolwiek niestety Devil May Cry 5 jest jednym z tych wyjątków, gdzie właśnie gra wygląda gorzej, tak więc polecam każdemu odpalić grę z wyłączonym HDR. Oczywiście, kiedy mówię tego typu informacje, weźcie pod uwagę, że to może być coś nie tak u mnie, że być może mój telewizor ma coś zwalone z HDR, to też jest opcja, chociaż w innych grach wygląda to cudownie. A przynajmniej teraz gram w Assassin's Creed Odyssey i z włączonym HDR wygląda, ta gra wygląda majestatycznie. Ale no cóż, w przypadku DMC 5 i Resident Evil 2 Remake wygląda to słabo. Jakby kolory są wyszarzałe, jakby wszystko jest pokryte taką dziwną mgłą szarości. Tak więc wypróbujcie to. Może uprzyjemnię komuś doświadczenie moją... moim tutaj tekstem. Tak, szukamy teraz przejścia. Zgarnę sobie to. Nawet te źródła, te żyły orbów wyglądają zajebiście. Siup. Do kieszeni. Niech sobie tam ładnie żyje. Come on. Ach tak, nie wiem czy o tym mówiłem, podczas powietrznego taunta Niro można ładować miecz. To jest mała genialna rzecz, widzicie? Kamera została w innym pomieszczeniu, aczkolwiek gra, co zrobiła? Uczyniła ścianę półprzeźroczystą. I tak, tutaj wiem, że jest sekrecik. Mianowicie chodzi o tą podłogę. Dalej, idą. I tutaj mamy boom, niebieski orb. Fragment niebieskiego orba, w każdym razie. Otoczenia w tej grze też są różnorodne, jakby Devil May Cry ogólnie nie stoi zbyt różnorodnymi otoczeniami. Jedynka i trójka cały czas praktycznie działo się w jednych lokacjach, przez co jeszcze z backtrackingiem było to bardzo nudne. Na szczęście ta gra rezygnuje z backtrackingu, co jest kuźwa najlepszą decyzją w historii prawdopodobnie. Gra jest liniowa, taka jaka powinna być od zawsze. I tak, otoczenia są mega różnorodne, aczkolwiek w jakby bardzo stałym klimacie. W sensie wszystko dzieje się w Redgrave City, aczkolwiek w tym Redgrave City zwiedzamy mnóstwo miejsc. Byliśmy na ulicach, teraz jesteśmy w hotelu, widzieliśmy wielki telewizor z jakąś reklamą. Zwiedzimy stację metra, teatr, będziemy w teatrze, jakby jest naprawdę, jest różnorodność. I tak, tak wyglądają sekretne misje. Musimy je znaleźć, nim oczywiście odpalimy. I ponownie, jakby ogólnie tak odnalezienie ich polega na tym, byśmy ułożyli ten jakby... O właśnie. W kamerą byśmy ułożyli ten znak na ścianie i wtedy możemy skorzystać z misji. I tak, są to najlepsze misje w całutkiej serii DMC. Mają najwięcej sensu,
są, wymagają pomyślunku, wymagają znajomości gry, wymagają umiejętności, ale jednocześnie nie są takie hakserskie, ponieważ ogólnie sekretne misje w Devil May Cry miały to do siebie, że bardzo często zamiast sprawdzać umiejętności wymagały zhaksowania gry, powiedzmy, w sensie znalezieniu tego jednego patentu, który podziała. Tutaj nie, tutaj przeważnie testuję te umiejętności, jest, nie powiem wiele sposobów na wykonanie jednej misji, bo to było fałszem, ale definitywnie jest tutaj więcej opcji, te misje są jakby, nie wiem, normalniejsze, powiedzmy. O! Zrobiłem dropkicka przypadkiem. Nienawidzę, kiedy robię dropkicka przypadkiem. Coś jeszcze? A, tak myślałem. I tak, za wykonaną misję tradycyjnie dostajemy kawałek niebieskiego orba. Jeszcze jeden i będziemy mieli przedłużenie paseczka zdrowia. Awesome, no nie? Od razu o tym wspomnę. Prawdopodobnie będę wycinał loadingi w tej grze, bo one są naprawdę długie. I tak, ten ciemny ekran, który przed chwilą widzieliście, wpatrywałem się na niego długo. Tak więc, tak. No... Ogólnie tak, te loadingi najbardziej bolą w momencie, kiedy gra się na wyższych poziomach trudności, gdzie co chwilę musi coś zmieniać, czy coś poprawiać i tak dalej, i tak dalej. Okej, mamy takie łapki. Wtedy najbardziej bolą te loadingi, poza tym są znośne. Hej! O nie! Zniszczył mi rękę! To jest zabawne, ponieważ promień zdążył wylecieć, ale ręka i tak została zniszczona. Bardzo mi się podoba ten taunt, pozwala grać jako Niro w kapturze i Niro będzie miał ten kaptur, nie wejdzie do cutscenki, ewentualnie nie zostanie trafiony. Tak więc tak, nie wiem, DMC5 kaptur run jest możliwy. I tak, tutaj mamy kolejną ukrytą, ukryte miejsce z orbami. Tak, to jest właśnie Clifford, jakbyście pytali, demoniczne drzewo. Rzekomo oparty na jakiejś tam mitologii, czy też wierzeniach. Definitywnie nie jestem ekspertem od wierzeń, tak więc nie będę nawet próbował zgadnąć, z jakich wierzeń pochodzi Clifford. Podnoszę te ręce dla podnoszenia. Błoga przyjemność mi nieprzydatna. Boom. O, to jest fajne. Widzicie? I Niro naładował sobie sam miecz. To jest fajne, to jest przyjemne. Okej, okay, cudownie. I uwertura. Dobra, bierę. Nie, asystencie Google, nie chcę twojej pomocy. God damn it. Zesrane AI. Droga zablokowana. I kolejna zastawiona droga korzeniami. Pow!
Fajne jest to, że animacja ubertury zmienia się w zależności od ustawienia wrogów. Jeśli wrogowie są na ziemi, to Niro wbije rękę w ziemię i puści taką elektryczną falę. Jeśli są nad nim, to złapie ich i jakby wysadzi elektrycznością. Wiecie, tak fajny mały szczegół. I generalnie jakby, come on, patrzcie na ten jak powiewający płaszcz, jak to dobrze wygląda. Come on. By the way, Niro, jakby ja, płaszcz masz zajebisty, a ten podarty sweter... No, nie mój styl, powiedzmy, nie mój styl. Nie jestem sweterowym gościem ogólnie, wolę bluzy albo koszulki. Tak, mamy pierwszą pełną niebieską kulę. Wygląda dziwnie i ma nieskończoną ilość twarzy, nieważne z której perspektywy się patrzy. Teraz tak, czas na wstydliwe wyznanie. To jest ostatnia kula, którą podniosłem w grze, w moim save'ie na 100%. Tak, nie mogłem jej... Nie mogłem znaleźć tej kuli, tej jednej. To jest zabawne, ponieważ tutaj mamy walkę. Jeśli wyskoczycie, nim ziemia opadnie, to tej walki unikniecie. I tak, mamy tych bad boy. Niro zajebiście się bawi. Piekielna Antenora. Nawet nie znam znaczenia tych słów. Tak, mykiem tych gości jest to, że jeśli się ich przewróci, to mają na sobie aurę nietykalności i stagger przestaje na nich działać. O! Prawie mnie trafił. Ogólnie, żeby nie było, to drugi, no trzeci, jeśli liczyć te leczące, tryb demona, którego poznajemy, i te gnojki potrafią sprawić problem do samiutkiego końca gry. Och! Okej, okay, tak lepiej. Cudownie. Bardzo ładnie. I tak, oczywiście, nie wiem, czy mamy do tego dostęp tutaj. Nie ma. Dobra, to pokażę wam to między odcinkami, w sensie po zakończeniu tej misji. Ale tak, mamy dostęp do besteriusza, a także do opisu przedmiotów, a także postaci w tej grze. Co jest interesujące, te wszystkie opisy są robione, potem oczywiście zobaczycie, są robione jakby z perspektywy Niko. Niko jest odpowiedzialny za wszystkie zapiski. Przez co one są pisane bardzo charakternie. Wiecie, kiedy mamy dobrego David Breakera. To jest w ogóle gra słowna, której, wiecie, polski język nie potrafi ogarnąć, ponieważ Niro powiedział, że o hej, ta nowa ręka jest całkiem zajebista. Tak, arm może znaczyć broń, a także rękę. Tak więc, pants. Tak, co miałem mówić, właśnie te wszystkie opisy są robione bardzo z perspektywy Niko, są bardzo charakterne. Jeśli obczajamy jakąś broń stworzoną przez Niko, to ona jest bardzo dumna z tej broni. Fajna rzecz. I tak, ogólnie budki telefoniczne. To jest odpowiednik statuły z poprzednich gier. To tutaj ulepszamy postać w trakcie misji. I jest to o milion razy lepsze od statuły z poprzedniej gry. Z poprzednich gier. I zdolności pojawiania się z dupy Niko są jednym z lepszych żartów tej gry. Niro dzwoni z jakiejś randomowej budki w środku wymiaru demonów i nagle przez ścianę wbija się van Niko. To jest wow. I tak, podchodzimy do vana. Cyk. Dobra. Mamy całkiem sporo expa, poskramiacze, ubertura. Dobra, zrobimy to minimalnie inaczej. Może wykupimy więcej miejsc w sumie. To było nie głupie. Tak, 8 to maksymalna liczba. Dobra,
Więc tak, to mamy za sobą, przejęcie linką drogie, wyskok. Kurwa, mobilność powietrza jest potrzebna, ale kombosy też są potrzebne. Okej. Ach, czemu kalibur... O, szlak. Kurwa, gdybym nie wydał na magazynek, mógłbym kupić kalibura. Kalibur jest zajebisty. Tak, just saying. Raczej będę w stanie go kupić po tej misji, bo dostanę sporo kuleczek wesołych, aczkolwiek... Pa-pa-pa-pam. Dobra. Impulsywne wydawanie. Nie myślę, co kupuję. Kupuję, byle wykupować. Nie chcę mi się nad tym myśleć. To są jakby moje życiowe zasady. Nie chcę mi się nad tym myśleć, wydaję pieniądze za pierdoły. Właśnie dlatego nie mogę mieć ładnych rzeczy. I drogich rzeczy. Okej, dobra. Moje impulsywne kupowanie doprowadziło mnie do tej sytuacji. Jestem bardzo zadowolony z mojego impulsywnego kupowania. God damn it, nie mam breakera. Okej. Dobra, niech będzie to. Teraz możemy, by the way, podkręcić miecz na drugi poziom. Red Queen jest rozświetlona. Para wylatuje z wydechów. To jest, kurwa, zajebisty miecz. To jest chyba jeden z moich ulubionych mieczy w grach ever. I przed nami boss. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, sporo oczu, dwie pary ust, rogi. I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human. Do you know who I am? I don't care. I tak, Goliath jest naszym pierwszym true, dużym demonem, który pokonamy. I tak, Goliath ma pewien bug w sobie. Nie jestem pewien, czy to bug, czy nie w sumie. Ma pewne założenie, tego nie jestem fanem. I lubię tego bossa, lubię. Mega fajny klimat, mega fajna postać, mega dobry projekt. Jestem fanem definitywnie, ale ma rzecz w sobie. Łapki Goliatha mają większy hitbox, niż się wydaje. Tak, wydaje wam się, że uniknęliście ciosów pięścią. Nie uniknęliście, moi drodzy. Jego zasięg jest większy, niż sugeruje jego model. Co jest niefajne i myślałem, że może w którymś tam patchu to łaskawie poprawią, ale nie poprawili. Nigdy nikt tego nie poprawił. Okej, druga faza. Myślałem, że zapomniał mnie zabrać, ale nie. Golet z cwaniaczkiem. A, ogłuszony. Niestety to jest ten moment, kiedy ja przez dobór rąk
Nie mam zbytniej mobilności powietrznej. Tego wysadzę tego bad boya. Strzalik i lecimy dalej. Za tą Gerberę może będę trzymał w sumie jeszcze przez jakiś czas. Ogólnie tak, coś co mi się bardzo podoba to Niro dojrzał od DMC 4. Wiem, że dużo osób odniosło przeciwne wrażenie, ale definitywnie nie, bo wiecie, jakby Niro w DMC 4 był wkurzony. Rzadko kiedy, w sensie kiedy żartował, to i tak były to bardzo opryskliwe żarty. Przeważnie był chamski, wredny i tak dalej. Tutaj Niro, mimo tego, że spotkała go tragedia, jego ręka została odcięta, jego źródło mocy zabrane. I światu grozi zagłada. Niro jest wychillowany. I to mi się bardzo podoba. O, będzie eksplozja. Bang, bang, bang. O! O, wow. Nie jestem pewien, że tego uniknę. Tą szarżę można zblokować uwerturą, jakby co. Tak, tylko wspomnę. Dobra, tak, jego myk, jedzenie śmieci. Proszę, to twoje. Weź to sobie. O, to błoga przyjemność, cudownie. O tym właśnie marzyłem. Proszę bardzo. Zcimy ręce. How about no? O, to jest technika, której bardzo nie lubię. Jebanie stosuje taki wir, którego dosłownie nie wiem jak uniknąć. O, nie. Tak, się zaskpyci, możemy wyłamać się z tego przy pomocy breakera, ale nie mam pojęcia jak można uniknąć tego wiru. Czasami bieganie działa, czasami nie działa, ciężko wyczuć, dziwna sprawa. Taki kurwa owoc, wolę mięso. Nie jestem zbytnio owocowym kolesiem, sorry. Już, uspokój się. A, szlak, moja ręka. Okej. Ogólnie tak, jeśli ta gra czegoś mnie nauczyła, to tego, żeby zbytnio nie uważać na breakery. Są po to, żeby ich używać, żeby nimi eksplodować i tak dalej. Grief and woe. That made my love so high, and me so low. I przybył V, Killstealer i zwinął nam demona. I was gonna have to pick you out of his tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. Tak, to jeden z korzeni Clifota. Żeby spowolnić rośnięcie tego drzewa, czyli samego sobie Clifota, musimy je niszczyć. One są podpięte do demonów. What? Clifot. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood and
Those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Raczej w tyłku demona, ale no. I tak, Nico basically robi to, co do tej pory zawsze robił Dante. Bierze rzeczy z demonów i stworzy na podstawie rzeczy zostawionych przez demonów nowe bronie dla Niro. Znaczy to nowe breakery dla Niro, to jest właściwe stwierdzenie. Coś mnie mówić. I generalnie tak, jest V. V, który jest postacią grywalną, jakby co. I V, który jest bardzo dziwną postacią, jeśli chodzi o grywalność. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Ale twierdzę, i to jest zdanie wielu osób na temat tej gry. V kradnie każdą scenę, w której jest. Absolutnie kocham Niro, absolutnie kocham Dantego. Uwielbiam Nico, uwielbiam Lady, uwielbiam Trish, uwielbiam te postacie. Jedne z moich ulubionych postaci w grach w ogóle prawdopodobnie, kropka. Ale kiedy V pojawia się na scenie, to równie dobrze można było wstawić oklaski. Jakby wiecie, wychodzić za rogu i wstawić po prostu dźwięk oklasków z jakiegoś serialu z lat 90. Ponieważ to jest gwiazda programu. V absolutnie wymiata jako postać. Pod względem scenariusza, charakteru, głosu, mimiki, swagu, który ma. Absolutnego swagu, który ma. Dobra, lecimy dalej. Misja trzecia, latający łowca. I tak, jak widzimy, minął miesiąc od prologu i od startu pierwszej misji minęła mniej więcej godzina. To jest tak, od pojedynku na moście do zgarnięcia przez Nico i Ivana minęła godzina. I think we should split into two groups and cover more ground. Good idea. Behold, my genius. Nowa rączka. Cash first. All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime, you know. Tak, by the way, w tle siedzi gryf, pragnę zauważyć. You know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the 45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday, an artist and a lethal artisan. Everything I create is art. Niko, mam wrażenie, że skoro twoja babka tworzyła rewolwery, a ty tworzysz rozwalające demony cybernetyczne rękawice, no mam wrażenie, że już ją przerosłaś. Tak tylko mówię. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Ooh, well, yeah. Rączki. Dobra, tak. Teraz szybki rozwój postaci. Skoczymy do menu głównego i pokazuję wam te opisy, o których mówiłem, ponieważ tam są skarby, tam są smaczki.
Tam są smaczki definitywnie. I widzicie, to jest to. Mieliśmy cutscenkę, mieliśmy loading do tego małego menu. Teraz klikam dostosuj, kolejny loading. Dużo tych loadingów, dużo tych loadingów. Nie jestem fanem. Yep. O tej puenta. A także zamęt. Zamęt jest najmniej lubianą przeze mnie bronią w tej grze. Nie jestem fanem. Jeśli znacie jakieś zastosowanie pod tą dłoń, napiszcie mi. I mi się nie udało się żadnego znaleźć. Aczkolwiek puenta. Puenta jest dziwnie przetłumaczonym żartem słownym. W sensie ponownie język polski troszkę nie domaga, ponieważ ta pięść, ta ręka nazywa się punchline po angielsku. I tak, to znaczy dosłownie puenta. Aczkolwiek tutaj bardziej chyba chodzi o samo nazewnictwo, o słowo punch i line, aniżeli o puentę, ponieważ to dosłownie rakietowa pięść. Niro wystrzeliwuje pięść ze swojej ręki, ona leci obijać wrogą mordy po drodze, a potem wraca do jego ramienia. Stąd punchline, linia uderzenia. W każdym razie dobra. Upgrade i jeszcze raz upgrade. Nie starczy mi ponownie na cokolwiek chciałem tutaj kupić, prawda? Na kalibura oczywiście, że mi kurwa nie starczy, ponieważ nienawidzę mojego życia najwidoczniej. W takim razie chyba uderzymy w impulsywne wydawanie, ponieważ to jest... Dobra, ja potrzebuję mobilności w powietrzu. Okej, okay, boom, podwójny skok. Potem jak się dorzucimy do kalibura, to już będzie całkiem spoko. Dobra, nakupmy troszeczkę piąstek, jakaś uwerturka. Dobra, nie musimy na szczęście oglądać animacji podawania. Cyk. O, mamy już dwa magazynki, jakby co. No dobra, wiecie co, albo tak pokażę wpierw nowe ręce. No dobra, zacznę od tej, bo Tom zdetonuje szybko. Pokażę wam, na czym ona polega, jakby nie jestem pewien jej zastosowania, ale no jakby wiecie. Pokażę wam po prostu, tyle. Dobra, cyk. Zamknij ustawienia. Przejdziemy do menu głównego i pokażę wam nieco opisów. Myślę, że co parę odcinków będę wam pokazywał te opisy i wiecie, byście mogli doświadczyć całości. Wrócić do menu głównego? Tak, do menu głównego. I kolejny loading. Jest ich naprawdę dużo. I tak, możemy powtarzać tajne misje. Teraz nie musimy już specjalnie odpalać misji, bo nich dobiec. Mamy otchłań, tu jest trybem treningowym i mamy galerię. I kolejny loading prowadzący do galerii. Naprawdę ilość loadingów w tej grze jest przerażająca. I tutaj mamy cały ten szajs. Możemy zmienić muzykę, która ma grać w tle podczas walki. I tutaj mamy sporą bibliotekę muzyk z całutkiej serii DMC. Możemy zmienić głos czytający nam styl. Mamy tutaj do wyboru trzy głosy. Do wyboru. Są losowane trzy głosy. Głos narratora, jakiegoś bezimiennego narratora, głos Nico, a także głos Morrisona. Głos Morrisona zdarzył mi się do kupy dwa razy przez całą grę. A także coś, czego raczej nie doświadczymy w tej grze, bo nie będę wracał do menu głównego, do ekranu tytułowego. Mianowicie możemy zmienić głos czytający tytuł Devil May Cry na początku. I to mogą być najróżniejsze głosy. To może być Niro, to może być Urizen, to może być Nico, to może być Morrison, to może być Griff. Mnóstwo różnych głosów. Raporty Nico. I tak, mamy opisy postaci. I to jest mega zarąbiste. Ponieważ tak, no, możecie sobie przeczytać właśnie opis Niro. Możemy... O, szlak, kliknąłem coś. Możemy obracać sobie jego model. Minion szczegółów wszędzie. Nie umiem obsługiwać menusów najwidoczniej. I mamy po parę wersji. Mamy jednorękiego Niro, który jest osłabiony. Jest to jakby, wiecie, opis zmienia się razem z postacią. Właśnie mamy sobie Nico. Nico przy pracy, w fartuszku. Nico w stroju wojskowym. Okej, okay, jasne. Morrison. Nasz kochany Morrison. W tle leci bardzo dziwnie sexy wersja Devil Trigger. Jest mi troszeczkę niezręcznie, kiedy mówię do was w tle takiej muzyki. Mam wrażenie, że was podrywam w tym momencie. Tak, mamy empusy i tak, ponownie te modele, ilość szczegółów na nich. Widzicie, z czułek wystaje twarz ludzka i w środku pływa krew, która przelewa się, kiedy mrówka się rusza. Ma skrzydełka, jak niczym upadły demon, niczym upadły anioł i... O, jest tego mnóstwo.
jest oplątany jakimś szajsem, który przejmuje nim kontrolę i mutuje go. Ogólnie ma, nie wiem, pod tymi szmatami, o, jak tylko uda mi się zbliżyć, ma normalnie twarz. Popsułem to. Popsułem. Dobra. Bossowie. Mamy korzenie Clifota. Tu ja zapomniałem, że są w ogóle bossem. Mamy Goliata. Mnóstwo szczegółów. Uwielbiam, jak gry pozwalają nam... No, mamy Urizena wyjebanego na tronie. Uwielbiam, jak gry pozwalają nam oglądać modele postaci. To jest super. Aczkolwiek może z tego krocza Urizena wyjadę, bo to trochę niezręczne. Więc uwielbiam to. No i właśnie broń. Mamy Red Queen, czerwoną królową. Tak, tutaj właśnie dzieło Niro, potem dopracowane przez Niko. Mamy błękitną różę, Blue Rose, nasz kochany. O mój, ten rewolwer jest potężny. I tak, ładuje po dwa pociski naraz. To jest całkiem zarobiste. Uwertura. I tak, tutaj możemy na spokojnie przyjrzeć się rozłożonym wersjom, których gra używa podczas... podczas walki. Zamęt. Puenta. Puenta ma skrzydełka, oślimy. Tak, ma skrzydełka, kiedy jest wystrzeliwana. To jest takie fajne. Gerbera. Oczywiście zapauzujcie sobie i czytajcie te opisy, jeśli chcecie. Nic wam nie przeszkadza. Nie przeszkadza wam tym. Tak, każda rzecz jest opisana. Nawet umiejętności są opisane. Dobra. Tak, listy Morrisona, to ja będę pojawiał się nowe listy Morrisona. Mamy też randomowe wycinki z gad. Mamy Kyrie, która jest jakby dziewczyną Niro. Jest to nieco backstory. Backstory na temat Spardy, ojca Dantego. Oczywiście. Czytajcie dowolnie, jeśli chcecie. Jakieś tutaj notatki. I generalnie to oczywiście uzupełnia lore. Nie jest absolutnie niezbędne do zrozumienia fabuły. Fabuła jest samowystarczalna. Cutscenki w zupełności wystarczą. Ale tak, to jakby... jakby ktoś potrzebował pomocy. A tak, mamy cutscenki. Dobra, i tak, tutaj sobie zakończymy. Ja powrócę do przez wszystkie 30 loadingów generalnie do menu głównego. I w kolejnym odcinku lecimy misję trzecią. Latającego łowcę. Ten styl ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w odcinkach Devil May Cry 5. Bye bye!